Witam bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami Hiszpania, jesteśmy w Grand Prix numer 3 sezonu 3 Ligi DS3. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi, no i wbijajcie na Discorda. No i słuchajcie, przed Wami sesja kwalifikacyjna właśnie w Grand Prix Hiszpanii. Przed Wami później oczywiście 50% wyścig, także już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam do udziału w sesji kwalifikacyjnej na torze w Hiszpanii, sezon numer 3 w splicie drugim, Grand Prix numer 3 tego sezonu Ligi DS3. Zapraszam! Wy na padzie jeździcie? Czy na kierownicy? Ja na kierownicy. Jeżdżę na padzie. Ja na padzie jeżdżę. Od Xboxa jakby co. Jakby ja ciebie to interesuje. Jedno Grand Prix pojechałem na padzie, to jest takie ciężkie. Nie jest ciężkie, tylko opony się bardzo zużywa. No tak, bo jak się mega, tak tym... na maksa skręca w prawo, to one się mega zużywa. Nie, ja na przykład niektórych zakrętów po prostu nie ogarniam, bo mega mi się opony wtedy zużywają. I tego nie lubię, tylko na padzie. W ogóle na was też, na tej prostej czasami, tej takiej start meta na Hiszpanii, prostej, tak spycha na tę ziemię, czy was tak nie spycha? Mnie to ciągle naprzód spycha. Nie wiem. O kuźwa, nie, dobra, nie ma deszczu. Teraz wyjeżdżać od razu, czy? Ja wyjeżdżam od razu, tylko, czy no setup sobie wgraj. Ale bo jestem Ferrari, to ja z tyłu startuję, nie? Jak z tyłu? Kwalifikacje masz. No tak, ale jakby garaż Ferrari... A, na początku jest. No, tak. Znaczy jest tak. To jest dla sobie jechał z boksu, czy nie? Ja wyjeżdżam. Ja też. Ja wyjeżdżam. A co się dzieje? Dobra, nie, coś has. Dziwnego na streamie było, już nieważne. A. To jest hasem przede mną. Wyjeżdżę właśnie w trybie T2. Nie, to nie wiem, to mi chyba zna. Dobra, to jest. W jakich teamach jeździcie? Alfa Romeo. Dark Owen chyba jeździ w Red Bullu. Tak. Ty nie wiem, ty jeździsz chyba w Racing Point, ale ci nie powiem, tylko kojarzę z grafik. Coś. Ja? Tak. Nie, Ferrari już. A, ty w Ferrari. A no tak, mówię przed dobra. Dobra, prorok nie puszcza, dobry chłopak. Pezasy stwierdzi. A jak się najeżdża na tarkę, to się bardziej zużywają opony? Znaczy trzeba uważać, bo można wyfrunąć. Nie najeżdżaj w T2 na tarki, chyba że najeżdżasz nie środkiem bolidu. Jedzie ktoś już pomiarowy, czy ja jestem pierwszy? Ja zaraz zacznę, chyba pierwszy jesteś. Ja wyjeżdżam właśnie w szykanę. Ja się zbliżam. Dobra, to ja zaczynam. Dobra, 300 na jazdowa, jest dobrze. Zobaczymy jak pójdzie kółko. O kuźwa, ale nie wie to. Ale wie pan w trafiku. I po czasie. Anulowałeś? Tak. To lipa.
O kurwa, ale bym wyjebał. Uważajcie na tym podjeździe pod górkę. W trzecim sektorze będzie. No, ale jest... to jest najgorsze. Tak, tam musisz wyskakiwać. Dziwnie to brzmi, ale tam musisz po prostu wyskakiwać. Dobra, ja zaczynam drugie od razu, bo to pierwszy to jest dramat, a nie kurwa. 1.18, ja pierdolę. O, lordzik jest w lobby. O kurwa, drugie też już zjebałem. Choć może trzeciego sektora nie zepsuję. Jezu, ale na TT się jeździ 50 razy łatwiej, no. Jezu, ja też jakieś kijowe. Warunki ciężkie. O, jeszcze anulowane, ale fajnie. Jedno, bo ja to tak roześmiał, to 1.18. Jeszcze jak ty powiedziesz o tym, że trzeba wyskoczyć, to mi się przypomniał taki filmik z Formuły 2013, jak na Nürburgring udało się z takiej górki tak wyskoczyć. A no tu trzeba wyskoczyć, bo inaczej to lecisz w bok. No tak. Dobra. Zaczniemy trzecie kółko, bo czemu nie? Jeśli tak na tych softach nie będę startował. Szanuj mi się. Jezu, kurwa, ja mam trzeci czas. Turbo killer ma korszy. Kurde, nie lubię przepuszczać. Znaczy, ja mam mapę na... ja mam mapę ustawioną, że nie koło mnie, tylko że na całą. Muszę się tam szukać, gdzie jest. Nie, ja mam ustawioną na koło. Ło. Ło, ale poprawa. Dwie dziesiąte. Zajebiście, kuźwa. To jest dramat, naprawdę. A? Wyjazd dobry. I jeszcze kurwa anulowane, dobra dupa. I rekord drugiego sektora miałem. Które jest anulowane. Ale tak, rozpieprzałeś się doszczętnie? Nie, zrobiłem spina. A, dobra. A czy jestem w stanie poprawić kurwa... Nie wiem. Wyłącz pomiarowe. Jeszcze kuźwa przekroczyłem prędkość w alei. To jest to. 5 km przekroczone i ostrzeżenie. To ostrzeżenie tak dużo robi. Właśnie, co robi ostrzeżenie na kwalifikacjach? Nic ci nie robi. Musisz zdobyć 5 ostrzeżeń, żeby ci karę dali. Tak fala, no więc no... Ja wyjeżdżam, bo jest 5 osób na torze. Ktoś wypuścił chyba sesję gry, ale nie widziałem kto. Dobra, robię pomiarowe. Teraz, kolejny raz. Czy Muryczyn to wpuścił? Nie, ja jestem. Właśnie. Mi napisał, że opuściłeś. Mi pisze, że mi każdy przed... opuścił, ta praktycznie. No mi też. Paliło was lobby? Nie, ale mi pisze, że wszyscy opuszczają. Nie, u mnie wszystkich opuszcza nagle. Czyli wywaliło, dobra. Czy to robimy restart wtedy? A to jest dobrze, bo 1.7 rośnie fast jest czas. Ja wiem, 1.18.3. Czyli co, wychodzić? Tak. Jako jedyny u mnie ma 5 kresek, więc no. A ja zawsze zrównoważone biorę. Nie wiem, ja to zawsze biorę zrównoważone. Czy 10 osób jest, to każdy dostanie punkta, jak się nie rozwali. No, teraz cel przejechać 90% wyścigu. To jest zadanie. Nie no, nawet misja. Jak się rozwali, to też punkt jest. Nie, nie ma. Musisz przejechać 90% wyścigu. Znaczy, możesz się rozwalić, ale... Już ci mówię, od 30 kółka możesz się rozwalać, chyba że, poczekaj, szybka matematyka.
29 podzielić na 33, nie. Od 30 kółka możesz się rozwalać. Serio? Ja myślałem, że tak, po prostu jak jesteś 10 lub wyżej się rozwalisz, nie, to i tak. Nie, nie. Musisz automat... się rozwalić. 90% wyścigu musisz przejechać, po prostu. Tu nie ma żadnego, że o, byłem w punktach, się rozwalił. To tak, załóżmy, że na przykład, nie wiem, Hamilton jedzie sobie pierwszy i się rozwalił. O, w ogóle jest inna pogoda chyba dali. Ty, no czy... właśnie, pogody nie zmienili. Dobra, ja muszę teraz zlecieć do tego mojego setupu. Ja mam 50 tysięcy setupów, kuźwa. Dobra, ja mogę wyjeżdżać chyba. Dobra, lecimy, panowie, powodzenia. No, powodzenia. Dobrej zabawy, najważniejsze. No. Nie rozjebcie się, nie anulujcie czasu. Nie zróbcie tego, co ja zrobię. Dokładnie. Będziemy last to burn. Jezu, kurwa, paliwa nie usunąłem. Jadę na tym. Na 10 kg. Ja też. No nie, już po czasie. Ja wolę jeździć w zachmurzeniu, nie lubię słońca. Oj tak. Na linie mi świeci. Zgadzam się, jak próbowałem bez linii, to mnie tak oślepiło słońce raz, że nic nie widziałem. Dobra, nie ma rekordu, na pewno pierwszy sektor, zobaczymy jak drugi. Też na pewno nie będzie. I finisz. Kuźwa, który jestem? 8. 1.18 mam, ja mam 1.18. Ja mam 1.17.1 chyba, ale ci nie powiem. 7 jestem. 4 jestem. Dobra. Nie jest, nie ma lipy. Nie jest źle na pewno. 4 miejsce. Kto jest pierwszy? Remigiusz. Remigiusz, kuźwa no. Remigiusz, Offi, Lordi. Czy teraz Lordi będzie na medach? Formujące czy nie? Będzie, na pewno będzie. Thank you.